dla takich geniuszy warto spędzić czas przed telewizorem. Coś niebywałego. Niesamowity program. Już za chwilę przekonacie się, że zabawa szarymi komórkami jest o wiele fajniejsza niż tymi, które nosicie w kieszeniach. Zaraziłeś nas energią kosmiczną. Nikt nie był tak szybki jak ty. Zaczynamy The Brain. Genialny umysł. Nazywam się Jerzy Mielewski, a to jest The Brain, genialny umysł, program, w którym wszystkie siły ustępują sile ludzkiego umysłu. Witajcie! Jak co tydzień pięciu uczestników stawi czoła pięciu niezwykłym konkurencjom, używając tylko tego, co mają w głowie, na waszych oczach podejmą się zadań niemożliwych do wykonania dla zwykłych ludzi. A pod koniec odcinka publiczność w naszym studiu zadecyduje, kto najbardziej zasłużył na tytuł genialnego umysłu i na 30 tysięcy złotych. A w wyborze, jak zwykle, pomoże wam nasze jury. Oto oni! W pracy profesjonalna aktorka, w domu najlepsza mama świata, Anita Sokołowska! Oby! Oby. Zawodowo władca internetów, prywatnie okropnie miły chłopak. Remigiusz Wierzgoń, Rezi! Cierpliwość to cecha geniuszy, dlatego z nami tu wytrzymuje. Genialny aktor Cezary Żak! A trójkę jurorów wspiera nasz ekspert, przewodnik po ludzkim umyśle, psycholog, neurokognitywista, pracownik naukowy University of California w San Diego, dr Mateusz Gola. Mateusz, co? Gola! Witam was serdecznie, moi drodzy. Słuchajcie, panie doktorze, co by było, gdyby na świecie były same genialne umysły? Oj Jezu, nie to daj nie, Boże. To nie mówilibyśmy o geniuszach, ponieważ geniusz to jest ktoś ponadprzeciętny, a gdyby wszyscy tacy byli, to wszyscy byliby tacy sami. Słuchajcie, każdy może wygrać dzisiejszy odcinek programu The Brain, genialny umysł. Każdy, nawet jeśli nie do końca wypełni swoje zadanie. Pod koniec odcinka jurorzy wskażą trójkę finalistów, a następnie publiczność wybierze zwycięzcę. A wygra ten uczestnik, który skradnie serca naszych jurorów, a także widowni obecnej w naszym studiu. A uczestnicy naszego programu, oprócz wytężania swoich genialnych umysłów, jak każdy z nas, wiodą także normalne życie. Ale jak wygląda życie geniusza od kuchni, to wie najlepiej Agnieszka Sienkiewicz. Tworzyć obrazy można nie tylko farbami. Artyści używają do tego barwionego drewna, kapsli czy kolorowych włóczek. Ale czy słyszeliście, aby do tego celu można było wykorzystywać kostki? Trzy triliony kombinacji ma ta kostka, a on układa ją w 10 sekund. Mieszka w Gdańsku. Nazywam się Adam Polkowski, mam 31 lat. Z zawodu jestem nauczycielem speedcubingu, czyli uczę dzieci i młodzież układania kostki. Jak się zaczęła twoja fascynacja i przygoda z kostką? Sięga to jeszcze czasów liceum, kiedy to jeden z moich kolegów mówił, że prawie ułożył całą kostkę, jednej naklejki mu zabrakło. Kiedy do niego pojechałem, ułożyłem to i na takie wrażenie to na nim wywarło, że stwierdziłem, o, jak ułożę całą kostkę i pójdę do szkoły, to wtedy będę królem tej szkoły. Na pewnym etapie mojej pasji spotkałem pierwszych ludzi w Polsce, którzy zajmowali się tym samym i zacząłem ścigać się już profesjonalnie. I tak po około roku rywalizacji zdobyłem swój pierwszy tytuł mistrza kraju w 2009 roku. Iza, jakim Adam jest ojcem dla dziewczynek? Jest cały dla nich, poświęca się dla dzieci i jeżeli już się z nimi bawi, to całą sobą. Wielką nadzieję pokładam również w tym, co czeka nas już za parę miesięcy. Pojawi się mój syn. To mam taką nadzieję męską, ojcowską, że będzie to nowy mistrz świata w układaniu. Jestem Adam Polkowski i pokażę, jakie cuda można stworzyć z legendarnej manigłówki. Witam serdecznie, Adam. Witam. Ty w kostce dostrzegasz sztukę.
Zdecydowanie. Jak to się stało? To się rodziło tak powolutku, trochę inspiracji z internetu, trochę własnych przemyśleń. Też pochodzę z rodziny artystycznej, gdzie malarstwo i rzeźba było, odkąd pamiętam. No i stwierdziłem, że można robić kostkami Rubika podobne rzeczy. Kostka ma 6 kolorów, tak? 6 kolorów. No to jak z tego tworzyć obraz? Na jednej kostce mogą być olbrzymie liczby kombinacji, więc jeżeli weźmiemy więcej tych kostek, możemy stworzyć praktycznie wszystko. To może być niesamowite. Tylko Adam, kostki i sztuka. Poznajmy zatem zasady twojego wyzwania. W studiu znajduje się 100 ułożonych kostek. Adam zobaczy losowo wybraną fotografię. Będzie musiał ją zapamiętać, a następnie ułożyć z pamięci, wykorzystując do tego dostępne kostki. Na zapamiętanie fotografii Adam będzie miał 30 sekund. Wyzwanie Adama zostanie zaliczone, jeśli stworzona przez niego mozaika kostkowa będzie odzwierciedleniem zapamiętanej fotografii. Ciężki oddech? Ciężki, zdecydowanie. No to w takim razie jeszcze strzep z rąk te złe emocje, jak prawdziwy artysta. Za chwilę, Adam, zaczynamy. Ja ciebie zostawiam i życzę ci powodzenia. Dzięki. Adam, przypominam, będziesz miał 30 sekund na zapamiętanie portretu, który za chwilę pojawi się przed tobą. Zawsze to jurorzy pomagają nam w każdym wyzwaniu, ale teraz ja nie mogłem odmówić sobie tej przyjemności i wybrałem portret pewnej osoby, bardzo fotogenicznej, która promienieje tutaj, w naszym studiu programu The Brain, genialny umysł, jest zawsze uśmiechnięta i ten uśmiech zawsze nas zachwyca. Nasza gwiazda. A ten portret będzie portretem naszego doktora Mateusza Goli. No i co? Ja się boję, co tam będzie. Okej. Okay. Przynajmniej nie będziesz miał problemów z włosami. To chciałem powiedzieć. Okej. Adam, twoje wyzwanie zaczyna się w tym momencie. Dobrze, że nie jakiś z młodszych lat. Z ławeczki albo... Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Adam, czas ze 100 kostek ułożyć portret, który zobaczyłeś. Okej.
koniec. Jezus Maria. Ale tak patrzę, dalej Mateusza Gole widzę raczej tylko na naszych kanapach. Tak, tam jakiś taki niewyraźny chyba. Bo rozumiem, gdzieś tam jest, tak? Tak, oczywiście. Tak to wygląda w tym momencie. To jeszcze tylko jedna rzecz. No nie! O kurde! No Gola! Niewiarygodne! Na żywo w tym studiu! To było nie! To było... Muszę zobaczyć, kurde, naprawdę! Ale jaja! Ale czad! Wow! Z bliska tak nie widać, faktycznie lepiej na zdjęciu. Dzięki. Ale ekstra! Dziękuję. Artysta Adam w studiu programu The Brain, genialny umysł, Mateusz Gola na kanapach i nie tylko. Ale jak? Jesteś ty, Gola. No widzę, widzę właśnie i za nie mówiłem. No. Ja, ale ja wiedziałem, bo jak Anita stawała tutaj... Nie wiem, mi się to... No to w domu to sobie ogarniesz. Ale mi się to nie mieści. Ja, no tak jak, to po prostu jak Anita tu stawała na tę kanapę i Rezi i mówi, że tam nic nie widać, to jest jakaś kompletna abstrakcja, to ja coś czułem, że pan nas wpuszcza w maliny i że pewnie będzie przekładka. Adam sobie specjalnie sam utrudnił to zadanie, no bo tak, mógłby tak, widzieć tak każdą tą linię na bieżąco, jak układa i nie byłoby tego stresu, natomiast jeszcze musiał to wszystko zapamiętać, jak to tam się ale dzieje. Ale nie byłoby takiego niesamowity efektu, nie byłoby takiego... Coming out niesamowity, wow, naprawdę. Wow, jest po prostu... Niebywałe. Rezi, ty też siedziałeś i nie wierzyłeś. Właśnie chciałem teraz spytać, czy tworzy pan prywatnie takie mozaiki dla takiego relaksu? Nie, głównie jest to praca z młodzieżą. Na ten moment mam około 200 uczniów w Trójmieście. Wow. No a i szybko oni łapią? Robią też takie rzeczy, tak. Szybko łapią, tak? Tak. I z nimi się tym bawi. Cieszę się z ich sukcesów. Ten błysk w oku, kiedy im wychodzi, to jest frajda, która mnie nakręca. Ja przeżywam to razem z nimi. Jak będą kolejni uczniowie, no to jeszcze raz. Nie? Że na pana nie trafiłem. Kiedyś zacząłem się bawić kostką. Nie wyszło mi pierwszy, drugi, dziesiąty, dwudziesty raz. Gdzie kurczę, to nie dla mnie, no. Mamy dla ciebie, Adam, kolejnego dzieciaka do nauki. Myślę, że ma potencjał, bo też tworzy się. Zgłaszam się. Adam, masz szansę wygrać ten odcinek. To zależeć będzie od naszych jurorów i publiczności w studiu. A teraz leć dalej, układaj swoje życie. Tego ci dzięki życzymy, Adam. Wśród głosów grupy dzieci rodzic zawsze rozpozna głos własnej pociechy. Ale czy da się wśród kilkudziesięciu głosów w harmonijnie śpiewającym chórze kogokolwiek rozpoznać? Jest okiem i uchem chóru, który powstał tu w Lublinie 12 lat temu. Kto to taki? Sprawdźmy. Dzień dobry. Czy jest tutaj ktoś, kto ma słuch doskonały? Angela! Chyba ja. Cześć. Nazywam się Angelika Iwaniuk, mam 27 lat i jestem z wykształcenia muzykiem, dyrygentem. Nie przeszkadza ci to w życiu, ten słuch doskonały? Zawodowo nie przeszkadza, ale na co dzień troszeczkę. Mama zawsze mi powtarzała, że zanim zaczęłam mówić, to najpierw śpiewałam. Angelina jest bardzo konsekwentna w tym, co robi. Jest bardzo wytrwała, bardzo surowa. Dobra, to się nie nadaje. Zdarza się, że na próbie zaśpiewamy dwa razy. Jeżeli nie idzie, potrafi wyjść z próby, no ale chętnie do nas jednak wraca. Nazywam się Angelika Iwaniuk i żaden dźwięk się przede mną nie ukryje. Dzień dobry. Dzień dobry, Angeliko. Dobrze się słyszymy? Dobrze się słyszymy. No dobrze. Czy ty naprawdę masz słuch absolutny? Myślę, że dobry słuch. Dobry. Czy cisza to jest dla ciebie jakiś dyskomfort, czy wręcz przeciwnie? Tak naprawdę to nie słyszałam nigdy ciszy. Nie słyszałaś ciszy? Nie.
Porozmawiajmy o tym, Angeliko. No nie wiem, załóżmy, że jesteśmy na łące, to ptak śpiewa. Jak jesteśmy w pokoju, w którym wydaje nam się, że jest cisza, to słychać, jak prąd działa. Ja mam nadwrażliwość słuchową, także... A już po przerwie sprawdzimy, czy można ze słuchu rozpoznać, kto nagle przestał śpiewać w kilkudziesięcioosobowym chórze. Oraz czy to możliwe, by rozpoznać przedmioty jedynie po ich kodach kreskowych. Mogę już sprawdzać? Tak. Przekonamy się również, czy w genialnym umyśle może się zmieścić cały kosmos. Skąd on to zna? Z książek. Oraz jak pokonać zamkniętymi oczami trasę wspinaczki, ufając tylko pamięci i sile rąk. Angelika, dziś będziesz musiała u nas tutaj w tym studiu pokazać, jakim słuchem dysponujesz. Popatrzmy na zasady twojego wyzwania. W studiu znajduje się kilkudziesięcioosobowy chór, który zaśpiewa utwór skomponowany na 8 głosów. Tenor pierwszy i drugi, bas pierwszy i drugi, alt pierwszy i drugi oraz pierwszy i drugi sopran. Chór wykona 2 razy ten sam fragment utworu. Za pierwszym razem zaśpiewa go zgodnie z partyturą. Za drugim razem ze śpiewu wyłączone zostaną kolejno 3 losowo wybrane głosy. Wyzwanie zostanie zaliczone, jeśli Angelika poprawnie wskaże 3 wyłączone w drugim wykonaniu głosy. W studiu witamy chór akademicki Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem pana Dariusza Zimnickiego. Wielkie brawa! Panie dyrygencie, utwór zostanie wykonany na 8 głosów, czyli to nie jest tak, że jedna osoba to jeden głos. Absolutnie nie. Głosy w chórze mieszanym dzielimy na męskie i żeńskie. Dodatkowo głosy żeńskie dzielimy na soprany i alty. Głosy męskie dzielimy na tenory i basy. Mamy 4 głosy i taki podział jeszcze jest dzielony na pierwsze i drugie głosy, czyli mamy w ten sposób drugie alty, pierwsze alty, drugie soprany, pierwsze soprany i podobnie z głosami męskimi. Dziękuję pięknie za tą prezentację. Angelika, wyglądasz na spokojną? Myślę, że sobie poradzę. Za chwilę rozpoczynamy twoje wyzwanie. Proszę o prezentację utworu. Angelika, tak brzmiał ten utwór w wersji oryginalnej. Za chwilę nasi jurorzy wybiorą 3 głosy, które przestaną na chwilę śpiewać. Ale ty tego nie będziesz widzieć. Musisz wszystko usłyszeć. Bardzo proszę o obrócenie fotela. Angelika, na twoim fotelu znajdują się słuchawki. Bardzo proszę, aby się założyła. Dzięki nim będziesz lepiej słyszeć dźwięki. Rezi, Anita, Czarku, bardzo proszę, stańcie, wybierzcie głos, który przestanie na chwilę śpiewać. Cześć, chłopaki.
razie ma. Jak się wam śpiewa dobrze? Super. Brzmicie fenomenalnie. Głosy, które przestaną śpiewać, bardzo proszę, aby zdecydowanym ruchem podniosły rękę do góry. Angelika, jesteś gotowa? Jestem gotowa. Bardzo proszę o wykonanie utworu. Jak, Angeliko? Trzy głosy się odłączyły. Masz rację. Choć przyznam szczerze, że ja większej różnicy nie słyszałem. Podaj zatem głos, który na chwilę przestał śpiewać podczas drugiego wykonania tego utworu. Wydaje mi się, że gdzieś na początku utworu brakowało męskiego głosu. Był to tenor drugi. Tak, tak, tak! Masz rację! Zostały jeszcze dwa głosy. Idziemy dalej, Angelika? Idziemy dalej. Tak cały czas sobie próbuję to w głowie analizować, co się działo w męskich głosach dalej. Chyba sama podstawa chyba była, może był to bas pierwszy. Tak, to był bas pierwszy! Angelika, idziesz jak burza, pozostał już tylko jeden głos i zaliczysz całe wyzwanie. Waham się tylko między... altem pierwszym i drugim sopranem. One tak troszeczkę podobnie brzmiały. Ale chyba takim wypełnieniem był sopran drugi, więc obstawiam sopran drugi. Tak, 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 tak! Dałaś radę! Wielkie brawa! Zapraszam jurorów na miejsca, wracajcie! Brawa dla naszego chóru, brawa dla naszego dyrygenta, to było piękne! Angelika, czy słyszałaś jakiś nieczysty głos któregoś z jurorów? Miałam wrażenie, że nikt się nie odzywał. No to Czarek, to twój falset jest po prostu znakomity, no. Fałszeć chyba. Panie doktorze, która część naszego mózgu pracuje podczas wykonywania właśnie takiego wyzwania, jak to Angeliki? Tak, no więc tutaj podczas tego zadania przede wszystkim kora słuchowa jest zaangażowana. Na tym modelu możemy sobie ją trochę dokładnie zobaczyć, bo można zdjąć te płaty. Można było. Nie zepsuj mózgu, doktorku, pomóc. Ja ci potrzymam, mogę być asystentką. Tak, możesz, Anito.
Możesz tutaj podtrzymać kawałek. Kora słuchowa znajduje się w płatach skroniowych po obydwu stronach i ona przetwarza dźwięk. No ale dodatkowo potrzebna jest wiedza na temat harmonii i pamięć znajduje się dosyć blisko. Bo tutaj w hipokampie i w korze przyhipokampalnej i ta pamięć pozwoliła ci właśnie zapamiętać, jak ten utwór ma brzmieć, natomiast kora słuchowa wyłapać te wszystkie różnice. Rezi, jak ty zapatrujesz się na muzykę klasyczną? Bo widziałem, że byłeś zafascynowany. Bardzo, bardzo, bardzo lubię. Gdy byłem jeszcze w brzuszku u mamusi, to dyrygowała. Ona też dyrygowała dobrych kilka lat. Zawsze byłem bardzo blisko muzyki, szczególnie właśnie w takich klimatach i ja niesamowicie kocham takie dźwięki i patrząc na cały chór, jestem pełen podziwu waszej tej pracy. A zarazem pani niesamowitego słuchu. No, jestem zszokowany i gratuluję, naprawdę. Bardzo dziękuję. A ja życzę, aby Angelika dzisiaj pod koniec tego odcinka usłyszała, wygrałaś ten odcinek programu The Brain, genialny umysł. Piątka, piątka, bez tego cię nie puszczę. Dziękuję bardzo. Na pierwszy rzut oka kod kreskowy to kilkanaście chudszych lub grubszych czarnych kresek. Zaklęte są w nim informacje o sklepowych produktach. A do odczytania potrzeba specjalnego czytnika lub specjalnego człowieka. To, co potrafi, po prostu zapadnie wam w pamięć. Oto Julia. Jestem Julia Balcerzak i mam 10 lat. Chodzę do 5 klasy szkoły podstawowej. Julka była charakterystyczna już od urodzenia. To było niesamowite, bo jak ona poszła do przedszkola, to ona była dorosłym dzieckiem. Panie w przedszkolu mówiły, że ona tak naprawdę w tej najmłodszej grupie nie ma co robić i przepisały ją do grupy starszej, bo nie miała z kim sobie porozmawiać, bo wtedy najlepszym jej zajęciem w tych maluchach było siadanie u pani przy biurku i rozmowy. Jaki Julia ma charakter? Pokorna, taka grzeczna, ułożona, czy raczej tam buzuje temperament? Nie, nie, to nie jest dziewczyna, która jest pokorna. Jeżeli wie, że coś jej się należy, coś miałaby dostać, to ona potrafi niesamowicie wyegzekwować. Czy to znaczy, że w waszym domu to Julia rządzi? My cały czas walczymy z tym, żeby tak nie było. Natomiast często jest tak, że rzeczywiście no, trzeba uważać na to, żeby Julia nie rządziła. Nazywam się Julia Balcerzak i udowodnię wam, że zapamiętam każdy kod. Piąteczka, przybijamy. A wiesz co, ja sobie oklęknę z tobą, żeśmy sobie pogadali. Cztery oczy. Julka, podoba mi się to, że lubisz i umiesz zapamiętywać. Dlaczego? Bo już mnie nigdy nie zapomnisz. To prawda? Chyba tak. Z kim do nas, Julka, przyjechałaś? Bo chyba z siostrą, tak? Z mamą. A z mamą. Brawa dla mamy. To ja mam do mamy pytanie, czy te umiejętności, możliwości Julki wykorzystujecie jakoś? No niestety tak, Julka, zawsze o wszystkim pamięta. Kiedykolwiek jej coś obiecam, to ona zawsze pamięta o tym. Czasami wykorzystujemy na co dzień, najmując rower. Julka pamięta zawsze numer roweru i obejmę do tego roweru kod, żeby potem go móc swobodnie przymocować. To nam, szczerze powiem, ułatwia zadanie. No to jest właśnie ten umysł, który wszystko koduje. A dziś będziesz musiała, Julka, zakodować kody kreskowe. Czas, abyśmy poznali wspólnie zasady twojego wyzwania. Na ekranie wyświetlone zostanie 50 różnych produktów z ich kodami kreskowymi. Julia będzie musiała zapamiętać wszystkie produkty z przypisanymi im kodami. Następnie wylosowane zostaną 3 kody kreskowe, a Julia będzie musiała wskazać przypisane do kodów produkty. Wyzwanie zostanie zaliczone, jeśli Julia poprawnie wskaże 3 produkty jedynie na podstawie kodu kreskowego. Julia, obok ciebie są słuchawki wygłuszające, abyś mogła się skoncentrować. Załóż te słuchawki i za chwilę zaczynamy. Julia, twoje wyzwanie rozpoczyna się w tym momencie. Dalej. Szybko. Dalej. Dalej. No jak to jest możliwe? Dalej. Jak ona to szybko robi? Dalej. Dalej. Spojrzy przez ułamek sekundy na obrazek dalej. Z kodem, po czym potem patrzy po suficie i po ścianach. Dalej. I potem mówi dalej od razu. O, widzisz? Mhm. Dalej.
Mamuś jakoś, wiesz, robi zdjęcie oczami dalej. I leci dalej. Skanuje. Dalej. 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 Leci tak szybko. Dalej. No mówię, myślę, że dopiero połowę zobaczyłem, tyle już zapamiętałem. Dalej. Dalej. Już. Mam nadzieję, Julia, że zapamiętałaś wszystkie kody kreskowe, a także przyporządkowane do nich przedmioty. Za chwilę wybiorę się z tobą na zakupy. Wylosujemy kolejno 3 kody. Będziesz musiała powiedzieć, co możemy kupić, skanując wylosowany kod. Zaczynamy? Tak. Losujemy pierwszy kod kreskowy. A oto wylosowany kod. Wiśnia. Co? Już tak szybko? Tak. Wiśnie? Dziecko, zastanów się. Mogę już sprawdzać? Tak. Sprawdźmy w takim razie. Tak, to są wiśnie! Julia, robisz to szybciej niż sklepowy, tradycyjny skaner. Czas na wylosowanie drugiego kodu kreskowego. A oto wylosowany kod. Szczoteczka do zębów. Ona na to patrzyła sekundy. Błyskawicznie to robisz. Ale sprawdźmy, czy masz rację. Powiedziałaś szczoteczka do zębów. Sprawdźmy. To jest szczoteczka! Dwa etapy zaliczyłeś, ale jest ten etap trzeci. Jeśli ponownie będziesz miała rację, zaliczysz całe wyzwanie. Gotowa? Tak. Rozpoczynamy zatem losowanie kodu do trzeciego etapu wyzwania Julii. Julia, oto trzeci kod. Miód. Tak słodko na koniec się zrobi? Aha. Może. Czy rzeczywiście, skanując widoczny tu kod kreskowy, zakupimy miód? Sprawdźmy. Tak, to jest miód! Wielkie brawa dla Julki! Zerwali się z kanap. Proszę, jacy ucieszeni. Julia, a oglądałaś filmiki Reziego? Tak. Tak? Tak. A widziałaś kiedyś w jakimś filmiku jego tak zdziwioną minę, czy nie było? Nie wiem. Cezary Żak, Czarku, tak siedzisz i dziwne miny tutaj. No nie, tutaj. Bo tak patrzę na Julkę, wiesz, ona jest taką skromną dziewczyną, o tak niebywałym talencie, że otwieram oczy bardzo szeroko. A trudniej ci było, Julka, zapamiętać tutaj te obrazki, czy te cyferki pod tym kodem kreskowym? Co było trudniejsze? Chyba cyfry. Ja mam taką przyjemność patrzenia właśnie, bo ty jesteś taka fajna, jesteś taka normalna, pięknie się uśmiechasz, nic tutaj nie grasz, po prostu jesteś sobą i to jest niebywale wielka umiejętność. To jest twój talent. A ja wam powiem, że miałem przyjemność poznać człowieka, bez którego ta konkurencja dzisiejsza nie była możliwa. Człowieka, który wymyślił kody kreskowe i skaner kodów kreskowych. To jest też geniusz, no bo to zupełnie zmieniło nasz sposób zakupów, no i też jakoś nasz świat. To niech pan doktor przekaże, że mamy kogoś, kto złamał kody kreskowe wynalazcy. Julka może zostać genialnym umysłem, ale o tym zdecydują, Julka, oni, a przede wszystkim publiczność w naszym studiu. Julka, mama czeka na ciebie i chce ci pogratulować i przytulić. Super, gratulacje. Kiedy spoglądamy na rozgwieżdżone niebo, zdumiewa nas ogrom znajdujących się tam gwiazd. I kiedy my tak stoimy i podziwiamy, on postanowił to naprawdę poznać.
sięga nieba i nie ma w tym ani trochę przesady. Poznajcie Michała. Nazywam się Michał Sowała, mam 20 lat i mieszkam w Sieradzu. Astronomią zacząłem zajmować się już jak miałem około 11 lat. Jedni woleli kreskówki, a ja wolałem oglądać programy popularno-naukowe o kosmosie. Kupiłem swój pierwszy teleskop 2 lata temu, ponieważ uzbierałem na niego odpowiednią ilość pieniędzy i wtedy zaczęły się takie prawdziwe obserwacje astronomiczne. Czy Michał ma duszę romantyka? A może na... Chyba tak. Chyba tak. No, dziewczyny też ma to razem teraz, że jeżdżą podobno no oglądać gwiazdy. Ale co tam się dzieje, czy są gwiazdy, czy co innego, to... Znaczy nie wnikamy w to. Co oni tam oglądają, to już ich sprawa. Oczywiście. Wszystkie moje obserwacje zapisuję, a wręcz szkicuję wszystko w swoim zeszycie. Przyszłe pokolenie będzie mogło sobie ten zeszyt otworzyć i zobaczyć, jak to ja przeprowadzałem właśnie te obserwacje. Nazywam się Michał Sowała i udowodnię wam, że kosmos nie jest dla mnie żadną tajemnicą. Cześć Michał. Witam. Chyba podoba ci się w tym studiu, bo nie jest za jasno, a ty chyba lubisz ciemność. Bardzo to pomaga przy obserwacjach astronomicznych. W tym wszechświecie to ile mamy w takim razie gwiazd? Ogólnie jest ponad 100 miliardów galaktyk. Każda galaktyka może mieć około 15 miliardów gwiazd. Więc to są takie liczby, że zapisanie ich zajęłoby nam długo. No dobrze, ale wychodzę sobie na romantyczny spacer wieczorem i co widzę? Widzę wszystkie te gwiazdy? Nie, widzimy tylko część, głównie też przez atmosferę ziemską. No i przez to, że nasz wzrok nie jest tak czuły jak na przykład aparat, który nastawimy na długi czas naświetlania. Czas na twoje piekielnie trudne wyzwanie, które zobaczymy tutaj na żywo w studiu The Brain, genialny umysł. Popatrzmy na zasady. Wyzwanie będzie składało się z 3 etapów. Na specjalnym ekranie sferycznym Michał zobaczy wylosowane fragmenty nieba. W pierwszym etapie Michał zobaczy nocne niebo i będzie musiał rozpoznać gwiazdozbiór oraz połączyć liniami należące do niego gwiazdy. W drugim etapie będzie musiał opisać drugi losowo wybrany gwiazdozbiór, a dodatkowo wskaże najjaśniejszą z gwiazd. W trzecim etapie Michał będzie musiał rozpoznać kolejny gwiazdozbiór, wskazać najjaśniejszą gwiazdę i jej odległość od Ziemi, a także wymienić obiekty nieba głębokiego z katalogu Messiera w danym gwiazdozbiorze. Wyzwanie zostanie zaliczone, jeśli Michał poprawnie uzupełni wszystkie informacje dotyczące 3 gwiazdozbiorów. A my już znajdujemy się w naszym brainiakowym planetarium. Za naszymi plecami olbrzymi ekran, a na nim Ziemia we Wszechświecie. Między nami, Michał, nieco mniejszy ekran, dotykowy. To właśnie na tym ekranie wykonasz swoje wyzwanie. Ale chciałbym, abyśmy powitali w studiu także naszego eksperta. To jest pasjonat nocnego nieba, a także dziennikarz naukowy Karol Wójcicki. Wielkie brawa! Witam, Karol. Cześć, witam. Wiesz, że lubię piłki, dlatego przyszedłeś z piłką do mnie, tak? To jest globus przedstawiający nocne niebo. Mamy gwiazdy, gwiazdozbiory, różne linie przydatne astronomom. Każdy miłośnik astronomii wiedzę, która jest na takim globusie, powinien mieć wykutą na pamięć. Czyli dzisiaj przed Michałem wyzwanie dosłownie i w przenośni kosmiczne. Michał, jesteś gotowy? Tak. Czas zatem na pierwsze losowanie. A oto fragment nieba dla ciebie, Michał. Taki znajomy bardzo dla mnie. A skąd się znacie? A z obserwacji. Przy tych 3 najjaśniejszych gwiazdach widać jeden obiekt, który jest bardzo charakterystyczny dla jednego gwiazdozbioru. Jest to gwiazdozbiór bliźniąt. O, proste. Wow. W takim razie musisz połączyć gwiazdy w sposób umownie przyjęty w astronomii. Ja myślałem, że on tam daleko gdzieś poleci. Czekaj, jeszcze poleci może. Już. Sprawdźmy zatem, czy to jest rzeczywiście ten gwiazdozbiór? Tak, to jest ekstra! Gwiazdozbiór bliźniąt. Sprawdźmy, jak przedstawiają się połączenia poszczególnych
gwiazd. Mamy naszego eksperta, Karol. Jak możesz to ocenić? Ja myślę, że połączenie jest jak najbardziej prawidłowe. Wbrew temu, co tutaj teraz widzimy, że te linie powinny przebiegać trochę inaczej, musicie Państwo pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Te linie, którymi zostały połączone gwiazdy, to jest taka zaleciałość już od czasów starożytnych, gdy astronomowie po raz pierwszy wyznaczali konstelacje i wtedy palcem wyznaczali sobie te linie. Później na przestrzeni lat w różnych atlasach nieba różni astronomowie czasem w różny sposób to łączyli. Dzisiaj nie ma jednego ostatecznego sposobu połączenia tych gwiazd, więc ten śmiało można uznać za jak najbardziej prawidłowy. Zaliczamy! Z pewnością. Brawo! Tego to się nie spodziewałem, jak się akcja obróciła, nie? Rozpoczynamy losowanie kolejnego fragmentu nieba. Oto wylosowane niebo dla ciebie, Michał. No tu już będzie trudniej. Czarna dziura. Jest bardzo dużo słabo świecących gwiazd i zapewne ten gwiazdozbiór jest słabo widoczny przez większą część roku. Widzę tutaj taki charakterystyczny kształt układający się w taki równoległobok. Dla mnie dalej to wygląda na zadanie połącz kropki. I nie masz ponumerowanych kropek. Level hard. Chyba mi się udało odgadnąć, co to jest za gwiazdozbiór. A znalazłem go dzięki temu charakterystycznemu układowi gwiazd, który jest z prawej strony ekranu na dole. Jaki gwiazdozbiór widzisz przed sobą, Michał? Widzę puchar. A to ciekawe. Dobrze, Michał. Połącz gwiazdy w sposób powszechnie przyjęty w astronomii, które tworzą gwiazdozbiór o nazwie puchar, jak powiedziałeś. No, rzeczywiście, ty. I teraz pójdzie od noga. Teraz widzę puchar. W drugim etapie, Michał, musisz jeszcze wskazać najjaśniej świecącą gwiazdę. Zaznacz ją kółkiem, proszę. To jest ta gwiazda. Tak, Delta Crateris. To są twoje odpowiedzi. Czas na weryfikację. Czy to jest gwiazdozbiór puchar? Tak, to jest puchar! Połączyłeś liniami gwiazdy tworzące gwiazdozbiór puchar. Czy to także się zgadza? Idealnie. Brawo! Ekstra! Ale idealnie, no. I zaznaczyłeś najjaśniejszą gwiazdę tego gwiazdozbioru. Powiedziałeś, że to jest... Delta Crateris. Sprawdźmy. Tak, tak, tak! Wielkie brawa! To było naprawdę trudne zadanie. Ten gwiazdozbiór z 88 jest 53 pod względem powierzchni, więc to jest mały gwiazdozbiór, a gołym okiem na niebie możemy w nim zobaczyć zaledwie około 20 gwiazd. Fantastyczna odpowiedź. Wielkie brawa dla Michała! Ostatni etap, trzeci, najtrudniejszy. Poproszę o losowanie fragmentu nieba. Michał, oto fragment nieba wylosowany dla ciebie w trzecim etapie. Bardzo charakterystyczny jest ten obszar, który jest zapełniony gwiazdami. Kształt bardzo podobny do Oriona. Czyli greckiego mitycznego myśliwego, który został umieszczony na nocnym niebie przez bogów. Stawiasz właśnie na Oriona? Stawiałbym na Oriona. W takim razie zaznacz. To wygląda jak klepsydra. Okej. W tym etapie musisz ponownie wskazać najjaśniej świecącą gwiazdę. Jaka jest nazwa tej gwiazdy? Rigel. Jaka jest odległość od Ziemi najjaśniej świecącej gwiazdy w tym gwiazdozbiorze? 863 lata świetlne. Musisz także wskazać obiekty nieba głębokiego. Czyli coś, czego ludzkim okiem nie widać. Jest to M78, M43 i M42. Skąd on to zna? Z książek, kochany, z książek. Ostatnia weryfikacja. Powiedziałeś, że gwiazdy, które tu widzisz, tworzą gwiazdozbiór Oriona. Czy masz rację? Sprawdźmy.
To jest Orion! Sprawdźmy, czy połączyłeś dobrze tworzące ten gwiazdozbiór gwiazd. Widzimy, że jest dobrze, ale czegoś, Karol, brakuje. Ten główny kształt Oriona, przypominający trochę klepsydrę, albo, jeśli weźmiemy pod uwagę zamysł twórców, sylwetkę człowieka, jego tułów i nogi, śmiało można założyć, tak jak już mówiłem, że te kształty są tylko i wyłącznie umowne, jeśli chodzi o kształt. Jest okej. Okay. Zaliczasz. Tak. Najjaśniejsza gwiazda, zaznaczyłeś ją kółeczkiem. Czy to jest ta gwiazda? Tak, to jest ta gwiazda! Jest to Rigel! Jaka jest jej odległość od Ziemi? Powiedziałeś 863 lata świetlne. 3 lata świetlne. Czy masz rację? Sprawdźmy. Jest. 864. Tu oczywiście też chyba nie ma precyzji. Błąd jednego roku świetlnego, wbrew pozorom to olbrzymia odległość, ale w skali kosmicznej to w zasadzie bezpośrednie sąsiedztwo. Zaliczamy? Tak. Brawa! I zostały nam obiekty głębokiego nieba. Zaznaczyłeś 3. Jeśli masz rację, to zaliczasz całe wyzwanie. Sprawdźmy zatem. Tak, tak, tak! Nie pomylił się i zalicza wyzwanie! Wielkie brawa dla Michała. Karol, dziękuję serdecznie naszemu ekspertowi. Michał, zapraszam. A ja, Michał, mam coś dla ciebie. Gwiazdozbiór Brainard. Anita, patrząc na jej oczy, już nie wyjdzie z tego studia taka sama. I właśnie dlatego chciałam ci bardzo podziękować, że się u nas pojawiłeś. Zaraziłeś nas uśmiechem, energią w ogóle taką kosmiczną dzisiaj. No, to dosłownie powiedziane. Ja mam do ciebie, Michał, pytanie, czy naprawdę sprawdzone są pogłoski, że któraś kiedyś w nas trzepnie? Gwiazda? To jest możliwe w ogóle? Nie, to są teorie spiskowe. Gdyby tak było, to już byśmy tak dawno ją widzieli, nawet my, astroamatorzy. Już teraz wiem, że się uspokoję i rodzinę uspokoję. Mamo, nie obawiaj się. Najważniejsza dla ciebie gwiazda, jestem przekonany, siedzi na kanapie. Biegnij do niej! Wyobraźcie sobie górę, na którą musicie się wspiąć. Macie to? Ale musicie to zrobić samymi rękami, bez użycia nóg i to z zasłoniętymi oczami. Możecie to sobie wyobrazić? Ja też nie. Ale on podobno potrafi to zrobić! Bystrość umysłu i doskonała sprawność fizyczna. Istna mieszanka wybuchowa. Poznajcie Kubę. Nazywam się Kuba Zawistowski, mam 27 lat i jestem z Warszawy. W życiu zajmuję się sportem ogólnopojętym. Zawodowo jestem trenerem personalnym, studiuję fizjoterapię jeszcze. Jaki sport miał wpływ na ciebie, na twoją osobowość? Myślę, że sport kształtuje bardzo charakter. To jest cały czas walka ze swoimi słabościami, pokonywanie jakichś granic, barier i kolejnych przeszkód. Podczas treningu staram się na początku ułożyć sobie w głowie jakąś trasę, pokonać ją z otwartymi oczami. Następnie zamykam i staram się zrobić dokładnie to samo po ciemku. Początki były bardzo trudne, teraz już jest trochę lepiej. Ambitny jest? Bardzo ambitny. Ale też przy tym pewnie jest bardzo pracowity. Jest, tak. Znaczy dużo rzeczy przychodzi mu łatwo. To nie jest tak, że tak mu łatwo przyszło. On to wypracował, naprawdę. Wykorzystał bardzo dobrze czas. Are you ready? Przez ruch, przez sport Kuba był zawsze w najlepszych klasach i przez pracę właśnie osiągał naprawdę bardzo dobre wyniki intelektualne. To u was rodzinne? Też tak miałeś? Czyli dzięki pracy nad ciałem twój umysł pracuje szybciej? Pracuje szybciej, potrafię się bardziej skoncentrować na nauce i moim zdaniem szybciej przyswoić wiedzę. Nazywam się Kuba Zawistowski i pokażę wam, jak duży wpływ na umysł ma wysportowane ciało. Silny, ale to widać, że silny. Witamy ciebie serdecznie, Kuba. Opowiadaj w takim razie, jak to się zaczęło. Kiedy zainteresowały cię otwory i kołki? Po 18. A tak naprawdę to... Kołkownicę półtora roku temu odkryłem.
i zacząłem więcej na niej ćwiczyć. Co to jest w takim razie kołkownica? Kołkownica jest to tablica z różnymi otworami i ja za pomocą kołku, który mam w ręku, poruszam się do góry, w bok. Ale poruszasz się tylko za pomocą siły rąk. A robiłeś to kiedykolwiek z zasłoniętymi oczami? Mega ciężka sprawa. A już po przerwie przekonamy się, jak pokonać zamkniętymi oczami trasę wspinaczki, ufając tylko pamięci i sile rąk. Oraz kto wygra rywalizację genialnych umysłów. Zawsze w tym momencie serce zaczyna bić 3 razy szybciej niż przez cały program. Kuba, poznajmy w takim razie zasady twojego wyzwania. W studiu znajdują się 3 kołkownice, czyli specjalne konstrukcje z otworami, do których pasują kołki. Wybrane otwory na kołkownicach zostały oklejone 3 kolorami – zielonym, czerwonym i żółtym. Kuba będzie musiał w 30 sekund zapamiętać dokładne rozmieszczenie tych otworów. Następnie losowo wybrany zostanie 1 kolor. Kuba, bazując jedynie na swojej pamięci i wyobraźni przestrzennej, będzie musiał zaprojektować trasę przejścia przez 3 kołkownice. Trasa musi przebiegać przez otwory we wskazanym kolorze. Wyzwanie zostanie zaliczone, jeśli Kuba przejdzie z zamkniętymi oczami całą trasę wspinaczki, przebiegającą przez właściwe otwory. Niesamowite wyzwanie przed Kubą. Wszystko jest jasne? Na razie tak. Kuba, zapraszam zatem do 1. kołkownicy. Kuba, na zapoznanie się z 3 kołkownicami będziesz miał 30 sekund. Jesteś gotowy? Tak. Zegar rusza w tym momencie. Mamy przygotowane oczywiście specjalne okulary, przez które nic nie widać. Za chwilę dowiesz się, którą trasę będziesz musiał pokonać, a wyboru dokonają nasi jurorzy Anita, Cezary, Rezi. Wybieramy. Mhm. Jaki kolor? Jaki kolor wybieracie? Czerwony. Czerwony. Twoja trasa jest koloru czerwonego. Kuba, to jest pozycja startowa. Poczekaj. Kuba, twoje wyzwanie zaczyna się w tym momencie. Pierwszej tablicy już bym padł. Jest.
Tak, tak, brawo! Zrobił to! Może nie mam tylu mięśni, ale możesz się oprzeć na mnie, bo widzę, że jesteś zmęczony. A, Brodźko, możesz robić co chcesz. Zrobiłeś tutaj niewiarygodną sprawę. Jakbyś zobaczył Anitę, jak przeżywała, trafi, nie trafi. To było imponujące. Ciężko było, zwłaszcza się pogubiłem parę razy, nie mogłem znaleźć dziury. Co nie jest takie nie, proste. Nie, ale nie było widać, że pan dziurę zgubił, naprawdę. Nie, nie, absolutnie nie. Przede wszystkim chciałbym, abyśmy docenili też wolę walki i serce, bo rzeczywiście mam wrażenie, że był moment, gdzie już niewiele brakowało, abyś puścił, ale walczyłeś. Naprawdę? Sercem. Było coś takiego? Było, że sztuka bardziej. Za długo wisiałem na lewym ręku, tam na pierwszych dwóch ścianach. Aha. I jak starałem się wejść, że najpierw idzie prawa ręka, że wiszę na lewej, to już czułem, że odpada, więc zamieniłem ręce. Troszkę piekło, co? Na prawo. No, już puszczał chwyt. Ojej. Wyobraź sobie, że zanim rozpocząłeś, to już tu mi mówili na ucho, że nie, on to nie da rady tego zrobić, nie ma szans, on tego nie zrobi. No. Ja mówię, przestańcie, no, dajcie mu spróbować też, nie? Pobiłeś tutaj rekord niesamowity, no, po prostu masakra, jak dla mnie. Dziękuję. My z doktorem Golą po prostu... Nie wierzyli, nie wierzyli. Spociliśmy się za ciebie, tak, wiesz, tak. Mieliśmy mokre ręce. Cezary, ty wyglądasz na miłośnika sportu, co tutaj teraz przeżywałeś? To, co pan zrobił, zaimponuje pewnie każdemu, bo normalny człowiek tak się nie zachowuje jak pan. Więc ja jestem naprawdę pełen podziwu i trzymam za pana kciuki w przyszłości. Wszyscy trzymamy kciuki za Kubę, bo był genialny. Życzę ci, abyś trafił do ścisłego finału naszego programu, ale to zależy od naszych jurorów, a także publiczności w studiu. Leć, odpocznij, Kuba, zasłużyłeś! Dziękuję, dziękuję. Zadania zostały wykonane, czas rozdać nagrody. Przypomnijmy sobie, kto walczy o zwycięstwo. Oto nasi bohaterowie! Kuba Zawistowski! Niezłomna siła, zaklęta w rękach i w umyśle! Michał Sowała! To, co ten człowiek ma w głowie, to istny kosmos! Julia Balcerzak! Chodzący skaner kodów kreskowych! Angelika Iwaniuk potrafi usłyszeć to, czego właśnie nie słychać. Adam Polkowski połączył sztukę i naukę. Ułożył obraz za pomocą 100 kostek. Sytuacja robi się naprawdę poważna. Pomimo działającej w studiu klimatyzacji robi się gorąco, a to dlatego, że już za chwilę jurorzy wytupują trójkę uczestników, która awansuje do ścisłego finału. Pan doktor nie będzie brał już udziału w tym etapie naszego programu. Rezi, kogo typujesz na ścisłego finalistę? Zawsze w tym momencie serce zaczyna bić 3 razy szybciej niż przez cały program. A już tak bardzo bije. W każdym razie, jakby to moja programowa ciocia powiedziała, wszyscy jesteście fantastyczni, ale kocham połączenie tych umysłów genialnych z taką efektownością i efektywnością. No i oczywiście taką moją perełką tutaj jest pan Adam! Wielkie brawa, Adam! Zostajesz z nami! Anita, czekamy na twoją decyzję. No to... Ja ci zostałam zabrana w inną przestrzeń, w inną galaktykę, w kosmos, w związku z tym... Michał, idziesz ze mną. Michał, zostajesz w ścisłym finale. I już tylko jedno wolne miejsce. Czekamy na decyzję Cezarego Żaka. W dzisiejszym programie rzeczywiście państwo reprezentowaliście tak różne dziedziny, ale ja nigdy nie ukrywałem, że w tym programie zawsze miałem słabość do przedstawicieli sztuki wysokiej. Wybieram panią Angelikę. Angelika, także zostajesz z nami. Julia, byłaś fantastyczna. Dziękujemy serdecznie. Kuba, kapitalny pokaz. Dzięki. Dzięki wielkie. Jurorzy zrobili swoje. Mamy finałową trójkę teraz. Cała
władza w rękach publiczności w naszym studiu. Tak, tak, to państwo zdecydujecie, kto wygra dzisiejszy odcinek programu The Brain, genialny umysł. Wybór będzie jak zwykle bardzo trudny, ale musicie podjąć decyzję. Przy każdym fotelu znajduje się pilot do głosowania. I jak oddać głos? To proste. Wcisnąć A, jeśli chcecie, aby to Michał został zwycięzcą dzisiejszego odcinka. Wcisnąć B, jeśli chcecie, żeby wygrała Angelika. A jeśli to Adam jest waszym faworytem, należy wcisnąć C. Na oddanie głosu macie państwo 15 sekund, a zegar rusza w tym momencie. Dziękuję bardzo. Decyzja została podjęta. Czas poznać osobę, która w dzisiejszym odcinku naszego programu zajęła trzecie miejsce. A tą osobą jest... Michał! Wielkie brawa, Michał! Gratulacje! No jest nas coraz mniej. Angelika czy Adam? Za chwilę zobaczymy wyniki procentowe państwa głosowania. Jedno mogę zdradzić. Imię zwycięzcy rozpoczyna się na literkę A. Ale czy będzie to Angelika, czy będzie to Adam? Poznajmy zatem wyniki procentowe głosowania publiczności w naszym studiu. Oh my God. 79,6% dla zwycięzcy, 11% dla uczestnika, który zajął dziś drugie miejsce. Spora różnica. Wow, nie było czegoś takiego. Ktoś porwał wasze serca. Siostra zdenerwowana? I chyba nie bardzo. Jak żona przeżywa? Na pewno. Przejęta. Poznajmy imię uczestnika, który dziś wyjdzie z tego studia ze statuetką genialnego umysłu, a także szczekiem na 30 tysięcy złotych. A zwycięzcą jest... Adam! Gratulacje! Wielkie brawa, Angelika, też byłaś kapitalna. Chodźcie, chodźcie, chodźcie do nas, chodźcie! Adam, zapraszam, to jest twoje, masz kolejny problem. Gdzie postawić statuetkę genialnego umysłu i na co wydać 30 tysięcy złotych, ale to jest chyba miły problem. Po raz kolejny wielkie umysły dokonały wielkich rzeczy. Dajmy im teraz odpocząć, a wam radzę to samo, ale wróćcie do nas we wtorek, za tydzień oczywiście do Polsatu. A więcej o naszych uczestnikach znajdziecie w serwisie naszemiasto.pl. Jerzy Mielewski, do zobaczenia. A w następnym odcinku sprawdzimy, czy można idealnie odtworzyć kompozycje, które usłyszało się pierwszy i jedyny raz w życiu. Czy da się rozpoznać kształt figurki origami jedynie po rysunku linii zagięć? Oh. Oh my God. Jak wiele różnych zamówień w restauracji da się zapisać w pamięci? Ja poproszę... Wątróbki kurze na grzance z chałki. Czy można odtworzyć oś czasu złożoną z samych zdjęć? Ja pierdolę, wyrywczo w ogóle to wpisam. Oraz przekonamy się, czy da się czytać z prędkością światła. Czwartą stronę.